Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł, aby właśnie w Świdnicy porozmawiać o turystyce w sposób bardzo profesjonalny, w sposób poważny, nie było wątpliwości, iż choćby właśnie ze względu na to, jakim potencjałem turystycznym dysponuje nasze miasto, jest to najwłaściwsze miejsce takich spotkań. Chcieliśmy i myślę, że to nam się udało z powodzeniem właśnie tutaj, w Świdnicy, zgromadzić osoby, które patrzą na turystykę z różnych punktów widzenia. Miałam takie wrażenie, iż samorządowcy czasem mają ten potencjał, jednak trochę błądzą. Brak im wskazówek, brak im takich wyraźnych drogowskazów, jak wykorzystać to, co posiadają dla rozwoju gospodarczego swoich miast. Świdnicy, muszę się pochwalić, wzrost ilości turystów, jaki nastąpił w ciągu 3 lat, jest zdumiewający. 3 razy tyle osób przyjeżdża odwiedzać nasze miasto. To jest także efekt tego, czego nauczyliśmy się od Państwa, od naszych gości i co bardzo systematycznie i konsekwentnie wcielamy w życie. I po to się tu spotykamy, żeby zmieniać naszą turystykę na coraz lepszą, aby pokazywać najpiękniejsze zakątki Polski, aby czynić to w sposób profesjonalny, pamiętając wciąż, że mamy mieć z tego konkretne korzyści. My, samorządy, my, naukowcy, my, wreszcie, przedsiębiorcy, bo jest to coraz ważniejsza, dynamicznie rozwijająca się branża.